Mirosław Guziński, członek Prezydium Regionu IPA Radom. To już jest trzecia tego typu impreza, prawda? Co takiego jest w ping-pongu, że tak bardzo zachęca policjantów do rywalizacji? Oczywiście nie tylko policjantów w ping-pongu. Proszę zobaczyć, to jest ogólnorozwojowa dyscyplina. Tu pracują wszystkie mięśnie, są rozwijane. A na przykład tężyna fizyczna jest bardzo potrzebna policjantom. I grając tenisa stołowego, rozwijają te swoje mięśnie i są bardziej przygotowani do służby. Zawzięta walka, naprawdę zawzięta walka. Skąd w ogóle taka inicjatywa, taki pomysł? Bo w końcu to jest trzecia impreza. Trzecia impreza, tak. Właśnie widać, jest zapotrzebowanie na taką imprezę. Tenisowy, no może nie jest tak popularny, na pewno nie jest popularny jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale jest bardzo dużo ludzi, których jest to pasją i zajmują się tenisem stołowym, chcą, lubią grać, przychodzą. I dlatego wśród środowiska policyjnego też, jak widać, i IPA, Straży Granicznej też jest zapotrzebowanie, bo bardzo dużo ludzi uprawia ten sport i przyjeżdżają tu z całej Polski do nas. Tutaj grają wszyscy, grają i początkowi policjanci, strażnicy, jak i też i pełniący funkcje komendantów powiatowych, miejskich. I poziom jest bardzo, bardzo wysoki, bo to jest poziom drugiej, trzeciej ligi tenisa stołowego, także jest na co popatrzeć. Za rok będą następne, czwarte. Już tam tutaj tego zawodnicy nie odpuszczą. Już się zapowiadają na następny turniej, czwarty. Skoro znajdujemy się na ogólnopolskich mistrzostwach w ping-ponga, to warto jednak zmierzyć się indywidualnie i zaprezentować swoje umiejętności. Dzięki Bogu wybrałem zawodnika, który doskonale odpowiada moim umiejętnościom. Chodźmy, przywitacie. Cześć. Jak się nazywasz? Wiktoria Sarapi. I ile masz lat? 10. Fajnie.